Dom wariatów. Lekarz siedzi na dyżurce wokół Saigon. Szaleńcy wchodzą sobie na głowę, wydzierają się, biją się. Kompletny odjazd. Skaczą po łóżkach, jedzą karaluchy, rzucają się poduszkami. Nagle do lekarza podchodzi taki najbrudniejszy. Koszula, ścierwo, pazury czarne, tłuste włosy, na nogach podarte kapcie, nieogolony, sińce pod oczami. Lekarz na niego patrzy i mówi, a co to takie piękne do mnie przyszło? Małpka? Facet nic. A może Napoleon albo jaki książę? Facet nic.